Cześć, dzisiaj opowiem pewną historię, legendę związaną właśnie z tym miejscem, gdzie tu się znajduję, tym pięknym jeziorem. Jest to jezioro nazywane Kamiennym. Znajduje się one w Parku Krajobrazowym na Kaszubach, niedaleko miejscowości Mirachowo. I tutaj znajduje się na brzegu tego jeziora taki potężny głaz. Ten kamień jest nazywany przez miejscowych starych Kaszubów kamieniem diabelskim. I wielu starych Kaszubów chętnie opowiada legendę, którą za chwilę opowiem. Jest to największy na Kaszubach diabelski kamień położony właśnie nad jeziorem w pobliżu właśnie miejscowości Mirachowo. Ma on 17 metrów obwodu, 5 metrów długości i 4,75 cm szerokości. No i wysokości, tak jak widać, ponad 3 metry. I tutaj na tym kamieniu, bardzo jest ciekawa rzecz, znajduje się taka szczelina. O, tu ta szczelina. I ta szczelina jest ponoć po łańcuchu, za pomocą którego diabeł niósł właśnie ten głaz i ze złości właśnie rzucił go tutaj na ten brzeg. A wszystko dawno, dawno temu nad brzegiem właśnie tego jeziora mieszkał sobie gospodarz ze swoją dzielną, sprytną żoną. I chciąc wyjechać zawsze ze swojej zagrody do miasta, był zawsze zmuszony objeżdżać pół jeziora. Gdy już mi się to po prostu sprzykrzyło, podpisał właśnie pakt z diabłem. Oczywiście chodziło o ludzką duszę i diabeł się zobowiązał, że wybuduje w ciągu jednej nocy most z kamienia. Jeżeli mu się to uda, to oczywiście gospodarza dusza będzie jego. I oczywiście diabeł się ochoczo zabrał za budowanie tego mostu. Znosił z obu stron kamienie, wrzucał z obu stron. No i już most był prawie gotowy. Aby połączyć oba właśnie nasypy tego mostu, wystarczyło zanieść właśnie duży głaz, który tutaj właśnie leży. I gdy żona gospodarza spostrzegła, że jej mąż przegrywa zakład, zapaliła lampkę naftową i zaniosła ją do kurnika. Kogut, myśląc, że to świt, zaczął piać. I w chwili właśnie, gdy diabeł właśnie dochodził z głazem na brzeg jeziora, na odgłos właśnie pijącego koguta, diabeł cisnął ze złości tym kamieniem i odszedł z kwitkiem. No od właśnie odlicznych tutaj, tak jak widać wokoło i w samym jeziorze, spoczywających na dnie kamieni, to jezioro właśnie ma swoją nazwę, nazywane właśnie jeziorem Kamiennym. Historia historią, legenda legendą, ale głaz jest naprawdę fajny. Jest naprawdę fajny. Z tego, co mi się udało dowiedzieć, oczywiście do współczesnych czasów tego typu właśnie kamieni się niewiele zachowało. Na dzień dzisiejszy jest ponoć 30 sztuk. No i 3 sztuki właśnie z tych głazów przekraczają właśnie obwód 15 metrów. Ten tutaj właśnie nad tym jeziorem Kamiennym jest drugim co do wielkości. Oczywiście wszystkie te głazy są zarejestrowane i chronione jako pomniki przyrody. Legenda legendą, kamień kamieniem, ale naprawdę on jest ciekawy. No tutaj w tym roku to strasznie podmokły teren jest. Pokażę go jeszcze z bliska, jak on fajnie wygląda. Dobra, to tyle, co chciałem dzisiaj powiedzieć, jeżeli chodzi o tą legendę, o to przepiękne jezioro, które się tutaj znajduje. Pozdrawiam wszystkich, ewentualnie zapraszam do oglądania moich innych filmików. Cześć!